Wielki Brat w sieci. Zobacz więcej. bb5.tv.pl. Żyjemy pod jednym dachem, to dlaczego bierzesz takie zadanie? Żeby wszystkich, że całą grupę... Teraz ja w tym momencie mogłeś odmówić. W takim razie, ty jesteś tchórzem, bo nie potrafisz odmówić, zrobić wykonanie takiego dobra, zadania. Dobra, teraz ja wam mogę odmówić. Ja mogę odmówić zadanie? To może, rzeczywiście. Dobra, teraz spokój. Na początku programu powiedziałeś, że nie będziesz robił nikogo w kolegów. Tak. Wyjebałeś nas wszystkich w kosmos. Dla mnie jest amen. Słowo ci daję. To, co zrobiłeś, rozpi***ałeś całą grupę i cały program i mogę się nie zgodzić, powiedzieć nie wielki bracie. A ja chciałem dołożyć. To jest masa. Siedź na sekundę. Czekaj. Dla mnie jest Piotrek. Ja jestem tu. Zadanie i ty możesz też wyjść. Dziewczyny, wiesz, wyzywać jego tchórza to jest proste. Dlaczego ty na przykład o sobie nie powiesz? Halo, masz mieć, nie? Tak, mieć. Jesteś taki mądry teraz. Jedną sprawę. No bo jestem mądry. No jesteś mądry, bo co? Wysłuchajcie. Bo co? Bo mówisz na niego tchórz? Dla mnie jesteś ty tchórzem, rozumiesz? Cicho. Wyluzuj. I tyle. Co wyluzuj, kurwa? Wiedziałem, że wybuchnę w końcu w ten. W czasie wyjaśnienia sprawy domyślałem się tego, jak to wygląda i po prostu mam pretensje do Jarka, że zachował się, no, jak kto. Ale czy słyszałeś pytanie, tam, które siedzę w pokoju, że ktoś się mnie pyta, Jarek, czy zgadzasz się, czy chcesz wykonać to zadanie? No nie wiem, czy pada takie pytanie, czy chcesz, czy nie? Jarek, jest sposób na to, mógłbyś 5 razy o tobie byłoby cacy, kurwa. To jest proste. Podchodzisz do mnie, muszę wyjść. Robisz tak i wszystko jest jasne. A ty robisz aktorstwo. No ale jest zadanie. Sztukę szekspirowską, wychodzisz, prawie byś się zabił, my się martwimy. 3 dni rozkminki, ty sobie wchodzisz i malujesz serduszka jak pajac. No wybacz, nie? To ja mam trochę inne postrzeganie jakby programu, tego w czym jestem. Jakby tego po co tu jestem i tak dalej. Gdyby było pytanie teraz, jak siedzę u Wielkiego Brata, czy chcesz się podejmujesz, czy się nie podejmujesz tego? To musisz usłyszeć dopiero, sam nie możesz od siebie powiedzieć, tak? Sam nie mogę powiedzieć, bo nie wiem, bo to jest takie jest zadanie, które mam do wykonania jakby, no bo gram w tą grę, tak? No to nie jest, jakby, przepraszam, mnie nie pytają przy zadaniach, czy ja mam ochotę, czy nie mam ochotę i tak dalej. Zrobisz tak, wszystko, cokolwiek ci każą w tam. O Jezu, Sasza, no akurat ty to już wiesz, no. Słuchajcie, to jest znowu Wielkiego Brata, wy musicie być tutaj przygotowani na takie akcje. No przecież, akcje. No nie wiem, no to... No to ścielane. Tak, ale ja nie zgadzam się, że nominacje miał... Nie od niego plecami, on zrobił zadanie. No myślę, że to nie jest fajnie, Wielki Bracie, no. Dlaczego? No bo gdybym wiedział, że się mogę nie zgodzić tak naprawdę na coś takiego, no to ja bym się pewnie nie zgodził, no tak myślę, że mogłem odmówić, no jakby, no, wydawało mi się, że się nie odmawia, że nie ma takiej opcji, no przy tego typu sytuacjach. Gdybyś odmówił, Wielki Brat miałby do rozważenia natychmiastowe wyrzucenie z domu lub automatyczną nominację. Jak możecie być źli na Jarka w ogóle? To jest zadanie. Słuchajcie, nie możecie tak tego odbierać. Ale o co ci chodzi? Ty siadasz ze mną w niedzielę, ty się nie ciel w ogóle. Nominowałeś mnie, zdrajco. To nie jest facet. Dla mnie to się jak Angela ładnie powiedziała. Bo silniejszy fizycznie do niego mówi, że nie ma ten, no. Dlatego ja wstałem i wyjechałem razem. Dzisiaj popuszczam wszystko. Myślałem, że mówię. No nie gadaj. No dzisiaj by jeszcze coś powiedział, no mówię, to mówię. I spierdę stąd. Powiem ci, że gnój taki się robi że, i to wiesz kto co, no. Czy jak następnym razem Gulczas tak wstanie, to jak mu zapier... to będzie to bardzo źle, czy nie? Bo mu zapier... To, że się nic nie stało teraz, to jest duży... to jest przypadek. Jak my śpimy teraz? Nie wiem, ten się złoży pewnie w tym pokoju małym. Jak śpimy? Jest twoje tam miejsce, które ale syf. Bo jeszcze wszystko byłoby... Marcin, wszystko by było cacy, jakby cały dzień nie pił o tym, jaki człowiek powinien być, nie? Kurwa, historię swojego życia, jaki wszystko jest cacy. On się powinien zamienić z księdzem na ambonie. Wielki Brat w sieci. Zobacz więcej. bb5.tv.pl